Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mówić o dysbiozie jelitowej. Dzisiaj jest ostatni odcinek z serii takiego wprowadzenia do endometriozy i będziemy opowiadać sobie o dysbiozie jelitowej jako możliwej przyczynie endometriozy również. Także zaczynamy. Wrócimy króciutko do naszego trójkąta i to, co krótko o tym, o czym już sobie powiedzieliśmy, czyli o genetyce, o epigenetyce, czyli jaki mamy wpływ, jaki wpływ ma środowisko na to, co się z nami dzieje, na co chorujemy. Opowiedzieliśmy sobie o mechanizmach, które bezpośrednio prowadzą do endometriozy, czyli apoptoza i neoangiogeneza, czyli tworzenie nowych naczyń, procesy, które są sterowane przez układ immunologiczny. I opowiadaliśmy sobie też częściowo o tym, co te procesy i co może prowadzić do modulacji układu immunologicznego. I już mówiliśmy o tym, że to mogą być czynniki środowiskowe, stres, toksyny. No i dzisiaj o dysbiozie jelitowej. Zanim przejdziemy jeszcze do dysbiozy jelitowej, to padło dobre pytanie ostatnio a propos dioksyn. Gdzie te dioksyny są obecne? To jest dobre pytanie, dlatego uzupełnimy. Uzupełnimy krótko tą kwestię i przejdziemy do jelita. Dioksyny są przede wszystkim obecne w produktach odzwierzęcych. Tutaj mamy listę, jest jakieś polskie badanie. Wyszło, że w mleku, w serze, w maśle, w drobiu, w wołowinie, rybach i jajkach, no, tych dioksyn może być całkiem sporo. Bardzo trzeba uważać na smażenia, zwłaszcza grillowanie, zwłaszcza na tym węglu drzewnym, bo tam powstaje najwięcej toksyn i może być nawet 50 albo 100 razy więcej niż w surowym mięsie. Także trzeba zwracać uwagę na to, co się je. I tu nie chodzi o to, żeby nie jeść w ogóle mięsa czy jajek, tylko żeby bardzo zwracać uwagę na to, skąd to pochodzi. I tak nie będziemy wiedzieli, czy coś tam jest w środku, czy nie. Ale to ryzyko będzie mniejsze i te stężenia, podejrzewam, że też będą mniejsze. I krótko o wpływie dioksyn generalnie na zdrowie, nie tylko o tym, bo to nie jest tak, że dioksyny tylko powodują endometriozę i tylko powodują modulację układu immunologicznego, konsekwencji jest o wiele więcej. Ważne jest to, że dioksyny mają również zdolność do kumulowania się w organizmie. I to jest dosyć ważne, bo już od dziecka możemy kumulować te dioksyny i w pewnym momencie, gdy to stężenie będzie zbyt wysokie, może dojść właśnie do modulacji układu immunologicznego. Co też jest ważne, że te dioksyny mogą przechodzić przez łożysko. Czyli już w wieku płodowym możemy być narażeni na dioksyny. Szkodliwość nawet w drugim pokoleniu, tu się kłania epigenetykę. Zmiany mogą być również w układzie endokrynnym, czyli hormonalnym i również może być wpływ na płodność. I właśnie to dowiedli Amerykanie i później Kanadyjczycy i później w Belgii również w tych badaniach na makakach królewskich, o których mówiłem ostatnio. No i obniża sprawność układu immunologicznego, czy moduluje układ immunologiczny, mogąc prowadzić do zaburzeń i apoptozy i później neoangiogenezy i prowadzić w ten sposób do rozwinięcia endometriozy. Tu jeszcze bardzo krótkie badanie.
Każdy słyszał o Agent Orange, wojnie w Wietnamie. Amerykanie tam hektolitry dioksyn właśnie rozpryskali po południowej części kraju. Tu jest ciekawe badanie, są również programy, na jaki miało to wpływ na mieszkańcach, ale tu akurat naukowe badanie dotyczące żołnierzy amerykańskich. I tu jest tabela, na jakie choroby oni zdecydowanie częściej zapadali, chorowali. I widać tutaj bardzo dużo nowotworów i właśnie choroby autoimmunologiczne. Także to też pokazuje, że ten wpływ na układ immunologiczny jest bardzo duży. To tyle o dioksynach. Przechodzimy do jelita. Zanim przejdziemy do dysbiozy, to powiem sobie krótko, co tam w ogóle w jelicie się dzieje. I no, w jelicie się dzieje bardzo dużo. Powiemy sobie o florze jelitowej, czy ten nazywanej też mikrobiomem. To jest niejako skład naszej flory mikrobiologicznej, czyli tych wszystkich mikroorganizmów, które zamieszkują nasze jelita. To są bakterie, to są wirusy, to są pasożyty. I jak zobaczymy na ten slajd, to uświadomimy sobie, jaki potencjalny wpływ na zdrowie i na chorobę mogą mieć te mikroorganizmy. W naszej jelita zamieszkuje około 100 trylionów mikroorganizmów, jednokomórkowych, wirusy, bakterie, pasożyty. W porównaniu do 10 trylionów, skromnych 10 trylionów komórek naszego ciała, wydaje się to rzeczywiście imponująca liczba. A jak zobaczymy, co za tym stoi, że za każdą komórką stoi DNA, materiał genetyczny, który decyduje o tym, kim jesteśmy, to ta dysproporcja jest jeszcze większa, bo te mikroorganizmy mają około 20 milionów genów, a komórka naszego ciała około 20 tysięcy, a zatem raptem 1% materiału genetycznego, który w sobie nosimy, należy do nas. I patrząc na tą dysproporcję liczby genów w naszym organizmie, niektórzy naukowcy, jak właśnie profesor Rob Knight z Uniwersytetu Kalifornijskiego San Diego, zadaje sobie pytanie, na ile jesteśmy w ogóle ludźmi, a na ile nosicielami mikrobiomu. Także to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. Jak sobie uświadomimy rzeczywiście, ile tego jest, to wpływ wydaje się rzeczywiście być bardzo duży, jakie one mają na nasze zdrowie. Flora jelitowa, czy dysbioza, ma również udokumentowany wpływ już na wiele chorób. I wiele jest chorób przewlekłych, właśnie choroby autoimmunologiczne, choroby jelita, choroba Crohna, czy wrzodowe, zapalenie jelita grubego. Również Hashimoto, choroby metaboliczne jak otyłość, cukrzyca, astma, nowotwory również, zwłaszcza rak piersi, choroby alergiczne, no i nawet autyzm. I w tej dziedzinie naprawdę istnieje bardzo dużo badań, bardzo dużo. Przytoczę jedno ciekawe, dotyczące myszy. I naukowcy zadali sobie pytanie, jaki wpływ na zdrowie myszy będzie miało dodanie sztucznych substancji słodzących. Te substancje doprowadziły głównie te myszy do rozwinięcia otyłości i cukrzycy.
że tu po lewej stronie ta dotknięta mysz po różnych słodzikach. I naukowcy zadali sobie pytanie, czy te substancje słodzące zmieniły metabolizm myszy, czy mikrobiom, i później przez mikrobiom, że doszło do choroby. No i żeby odpowiedzieć na to pytanie, zrobiono ciekawą rzecz. Przeszczepiono kał chorych myszy, tych z otyłością, zdrowym osobnikom, którym nie dawano tych substancji słodzących. No i co ciekawe, myszy, którym przeszczepiono ten mikrobiom z chorych myszy, zaczęły tyć i rozwijać cukrzycę. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe badanie, dające bardzo do myślenia. I takich prób i podobnych było bardzo wiele. Były również generalnie myszy otyłe i myszy szczupłe. I tam też robiono doświadczenia takie, że przeszczepiano kał myszom chudym od myszy grubych i one zaczęły tyć i na odwrót. I te myszy, które były grube i dostały mikrobiom i kał z tych drugich myszy, to zaczęły chudnąć. Więc tych badań naprawdę jest dużo i w języku polskim, i w języku angielskim można sobie ciekawe historie naprawdę poczytać. Dysbioza jelitowa. Jeżeli chodzi o dysbiozę jelitową, to mówimy o zaburzeniu równowagi między drobnoustrojami. W jelicie mamy miliardy tych bakterii, wirusów i pasożytów, grzybów. I one generalnie wszystkie są w tym jelicie, tylko do momentu, gdzie pewne proporcje są zachowane tych dobrych bakterii, przysłowiowo dobrych, i jakaś mała liczba bakterii chorobotwórczych, i dopóki równowaga jest zachowana, najczęściej nic się nie dzieje. Jeżeli dojdzie do przerostu jakichś bakterii, na przykład bakterii gnilnych, bardzo często się tak dzieje, bardzo często dochodzi do wzdęć, do bólów głowy, migren, zaparć, albo na przykład kandidy, to mówimy wtedy o dysbiozie jelitowej. I obserwowany jest szereg różnych dolegliwości związanych z tą dysbiozą. I jak spojrzymy na tą listę, to jest bardzo dużo jest dolegliwości związanych ze strony układu nerwowego. Już mówiliśmy trochę o układzie nerwowym, że on jest bardzo połączony z jelitem. I jeżeli coś z jelitem zaczyna się dziać, zaczyna się również dziać z głową. I bardzo często, jeżeli mamy dysbiozę jelitową, to dochodzi do objawów ze strony układu nerwowego. To są bóle głowy, zmęczenie, trudność z koncentracją, obniżony nastrój, obniżone libido, depresje. I również ze strony układu pokarmowego. Najczęściej są to wzdęcia. Wzdęcia i zaparcia bądź biegunki. Autystyczne zachowania są czasem obserwowane. No i ta dysbioza ma również bardzo duży wpływ na układ hormonalny, często prowadząc nawet do niepłodności. Z tymi bólami głowy jeszcze z nastrojem. W jelitach jest również produkowane bardzo dużo neuroprzekaźników. Około 90% wszystkich neuroprzekaźników, które trafia do układu nerwowego, jest produkowane właśnie w jelicie. W tym serotonina, to jest hormon szczęścia. I dlatego też, że ta produkcja taka duża jest tych neurotransmiterów w jelicie, jelito jest nazywane drugim mózgiem. Nie? I serotonina wpływa na nasz nastrój. I zmniejszone jej stężenie prowadzi właśnie do depresji, zmniejszonego libido, zaburzenia snu. A symbiotyczne bakterie z kolei produkują dużo, dużo dobrych rzeczy, bo i witaminy, różne witaminy z grupy B, również K, są kluczowe do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego. Jeszcze chciałem przytoczyć kilka badań dotyczących właśnie endometriozy i
i dysbiozy jelitowej. Tu jest jedno badanie z Chin, dosyć świeże, już patrzę z którego to roku, bodajże z 2017. I dotyczące dysbiozy właśnie jelitowej, która przyczynia się do przewlekłego stresu u pacjentek i zaburzeń lękowych z endometriozą poprzez aktywację właśnie procesów zapalnych. I tutaj też podkreśliłem na dole, jest napisane, bakterie jelitowe mogą wpływać na centralny układ nerwowy poprzez oś jelito-mózg i w ten sposób wpływając na zaburzenia lękowe i depresję. Dalej czytamy, że dysbioza jelitowa ma związek z chorobami takimi jak zapalne choroby jelita, choroba Crohna, wrzodowe zapalenie jelita grubego, choroby metaboliczne jak otyłość, cukrzyca, astma, rak piersi, choroba autoimmunologiczna, alergia, autyzm. I rzeczywiście są badania na ten temat, jeżeli chodzi o inne choroby i ten wpływ jest już dowiedziony. I dalej czytamy, że wydaje się możliwe, że dysbioza jelitowa może mieć związek również z endometriozą. Fakt ten może być istotny, jeżeli chodzi o leczenie endometriozy w przyszłości. Także dlatego zaleca się, i to są też oficjalne zalecenia, rzeczy, które działają przeciwzapalnie, to są kwasy omega-3 i probiotyki podczas leczenia endometriozy. To jest kolejne badanie, również z 2017 roku. Dysbioza i patogeneza, czyli to, jak powstaje endometrioza, czy może być związek. I co tam czytamy? To jest bardzo ciekawe, bo mamy nie tylko mikrobiom, tylko też waginom na przykład. To są wszystkie drobnoustroje, które zamieszkują pochwę. Macica, pęcherz moczowy też są zamieszkiwane przez drobnoustroje. I tu głównie to badanie dotyczyło flory zamieszkującej jamę macicy. I w opracowaniu mniejszym badamy możliwy wpływ dysbiozy na endometriozę i tutaj chodzi o dysbiozę właśnie w macicy. Istotne zmiany w naturalnej florze endometrium mogą zmniejszać regulację układu immunologicznego w błonie śluzowej, czyli w endometrium, z jednoczesną ekspansją chorobotwórczych bakterii, które mogą stanowić czynnik spustowy stanu zapalnego, co może przyspieszyć wzrost endometriozy. Jak widzicie, że bardzo często gdzieś tam przeplata się ten układ immunologiczny, nie? Układ immunologiczny jest stan zapalny. To badanie jest bardzo ciekawe. Pokazuje, że u wielu kobiet z endometriozą również ten stan flory, ten skład flory macicznej nie jest do końca w porządku. Te bakterie z kolei, co one robią? One tworzą stan zapalny. No i ten stan zapalny to jest reakcja układu immunologicznego, może mieć wpływ na właśnie sterowanie pewnymi procesami, również takimi jak apoptoza i na angiogeneza. I w ten właśnie sposób może dochodzić również do endometriozy. Kolejne badanie, bardzo ciekawe i bardzo otwierające oczy, to jest badanie z Walencji. To jest chyba z roku też 2017 albo 2018. Jest bardzo ciekawe badanie. To był ośrodek leczenia niepłodności i oni każdej pacjentce przed transferem zarodków pobierali płyn maciczny i robili wymaz z niego. I się okazało, że ten skład flory różni się między pacjentkami. I oni przyjęli taką granicę, że no, jeżeli jest powyżej 90% lactobacillus, to jest prawidłowa flora, a jeżeli jest mniej niż 90% lactobacillusa, czyli tych bakterii mlekowych, kwasu mlekowego w macicy, to mamy dysbiozę. No i podzielili te pacjentki wszystkie właśnie w taki sposób i później patrzyli, jak to się ma na przyjęcie zarodka. I wynik jest wręcz szokujący. Jak pierwszy raz czytałem to badanie, to ciężko mi było w to uwierzyć,
że wszystkie inne parametry były w zasadzie porównywalne. Jedyne, co się różniło w tych obu grupach, to rzeczywiście flora maciczna. No i się okazało, że 60,7% ciąży versus 23,1%, jeżeli chodzi o dysbiozę maciczną. Czyli kobiety, które miały prawidłowy skład drobnoustrojów w macicy, zachodziły trzy razy częściej w ciąży niż kobiety z dysbiozą. Także to jest badanie moim zdaniem przełomowe, także jeżeli chodzi o leczenie niepłodności. O tym sobie też trochę powiemy przy leczeniu niepłodności, przy endometriozie. Oczywiście no, trudno jest u każdej pacjentki z niepłodnością robić wymaz z macicy, tego nikt nie praktykuje i też do końca nie wiadomo, w jaki sposób to leczyć, ale badania na pewno pójdą w tym kierunku. Ja też jakieś przemyślenia mam w tym kierunku, w jaki sposób można by było tą florę poprawić. I tym będziemy o tym też wspomnę, jak będziemy mówić o wpływie endometriozy na płodność. Jeszcze bardzo krótko, czego unikać, bo to można od dzisiaj zmienić, bo jeżeli chodzi o leczenie, to leczeniem endometriozy i również jelita będziemy się zajmować później, ale bardzo krótko tylko, czego warto unikać, mając dysbiozę jelitową, bądź podejrzewając, że ma się dysbiozę jelitową, zdecydowanie cukier, z tego względu, że grzyby candida karmią się głównie cukrem. I jeżeli spożywa się dużo cukru, to jak wspomaga się te grzyby i one po prostu przerastają w jelicie. Również trzeba uważać na surowe produkty, odzwierzęce zwłaszcza. Wiemy, i to już nie jest tajemnica, że te wszystkie zwierzęta, które później są jakby na pożywienie przeznaczone, są karmione dużą ilością antybiotyków. Nie? I zwykle te dobre bakterie, one są bardzo, bardzo wrażliwe na antybiotyki. A przeżywają często te bakterie, które mogą być potencjalnie chorobotwórcze. I spożywając pewne produkty jak tatar czy sushi, trzeba naprawdę bardzo uważać, bo można wprowadzić do jelita no, niepożądane mikroby. Też trzeba bardzo uważać na konserwanty. Konserwanty mają na celu zahamowanie wzrostu wszelkich drobnoustrojów i one w tym produkcie robią to, one w naszym jelicie robią dokładnie to, co w danym produkcie, czyli hamują wzrost bądź zabijają wręcz pewne mikroby. Również toksyny mogą wpływać na florę jelitową, no antybiotyki. Ten Rob Knight, o którym wspominałem, on robił badania i pokazywał, jak szybko flora jelitowa wraca do siebie po antybiotykoterapii. To jest dobre pół roku. Więc jeżeli sobie wyobrazimy, że bardzo duży odsetek społeczeństwa przechodzi więcej niż jedną antybiotykoterapię w roku, no to można się spodziewać, że nie dojdzie do unormowania flory jelitowej przez to i dojdzie do trwałych zmian w mikrobiomu. I ogólnie pojęta higiena, mycie rąk, nie? Też trzeba bardzo uważać w kuchni, bo najwięcej bakterii jest też na zlewie, na blatach. Trzeba też uważać, czym wycieramy te wszystkie powierzchnie, bo tam bardzo dużo jest bakterii też potencjalnie chorobotwórczych.